Konkurs na kartkę świąteczną dla dzieci pracowników ZG Polkowice-Sieroszowice był organizowany już czwarty rok z rzędu. Tym razem wzięło w nim udział 50 dzieci. Pracę wykonano różnymi technikami. Autorzy wielkanocnych kartek świątecznych byli w bardzo zróżnicowanym wieku. Najmłodsza artystka miała 2,5 roku. Dzieci są pełne inwencji, kreatywności i pomysłów, ale zawsze musimy wybrać tą jedną. I tak samo stało się w tym roku. Zwyciężczyni konkursu Kasia Matysiak jest mieszkanką Głogowa i ma 8 lat. W pracy nad kartką pomagała jej mama, ale jak mówiła mała artystka, nie było trudno. Najpierw musiałam wyciąć duże kółko i małe kółko. A potem? Potem musiałam wklejać, obciąć patyczki i poklejać. Ciężko było? Najpierw była mowa o pisance, potem szukałyśmy innych symboli, żeby to tak nie było sztampowo, że to pisanka, bo Wielkanoc. No i tak wpadliśmy na tego baranka wielkanocnego, a że wcześniej oglądałam masę różnych innych karteczek i tak myślałam, sam baranek to nie wszystko, trzeba wymyślić coś, żeby on się wyróżniał. I stąd te patyczki do uszu, które ciężko, Kasia mówi, że tak łatwo i szybko szło, wcale tak łatwo się nie wycina. Dzieci wraz z rodzicami mogły obejrzeć film Człowiek wśród żywiołów oraz posłuchać koncertu Zakładowej Orkiestry Górniczej, która dla maluchów grała po raz pierwszy. Akurat zagramy kilka utworów z muzyki latynoamerykańskiej. Zapewne dzieci je znają, bo są takie otrzaskane dosyć, że tak powiem. No i później zademonstrują im panowie każdy instrument. Jak wiemy, zainteresowanie muzyką było od zawsze. Także mam nadzieję, że te dzieciaczki, które tutaj są, będą miały wielką frajdę, jak sobie będzie mógł dmuchnąć w instrument, czy nacisnąć klapkę. Dzieci z zainteresowaniem oglądały instrumenty, ale największą furorę zrobiła perkusja. Fajnie! A co w tym fajnego? Bębny i perkusja cała! No bo mogę tak grać cały dzień! Dziękuję ci bardzo. Wszyscy artyści zostali nagrodzeni i nikt nie wyszedł bez dyplomu. Niedzielne popołudnie było okazją nie tylko do odebrania wyróżnień, ale też do miłego spędzenia czasu dla całych rodzin.